Ten cudny zimowy dzień! Witam Was Olga z Wielkiego Buka! Przed nami pierwsze spotkanie klubu marudnych, zaczytanych ciotek, a to, moi drodzy, oznacza, że czas na lekturę młodzieżową, ale taką lekturę młodzieżową tym razem, która ujęła mnie za moje zaczytane serducho pomimo oficjalnej starości. Będzie to opowieść o trollach. Tak, tak, moi drodzy, o trollach. Tylko tutaj w trochę mniej trollowej odsłonie. Będzie to też opowieść o miłości i o walce o sprawiedliwość, czyli wszystko to, co cudnie się sprawdza. Będzie to pierwszy tom fantastycznej, magicznej trylogii Klątwy, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Galeria Książki, do którego link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla Was porwana pieśniarka Danielle L. Jensen. Według legend, dawno, dawno temu zła czarownica rzuciła klątwę na miasto Trollus i zniszczyła je, pogrążając wewnątrz olbrzymiej góry. To właśnie do tego miasta, o którym nikt nie słyszał i o którym nikt nie może wspominać, trafia Cecile, porwana dla okrutnego księcia trolli Tristana. Cecile zostaje poślubiona księciu w ceremonii złączenia i dzięki temu mogą oni rozpoznawać swoje emocje i łączyć się niejako empatycznie. To właśnie dzięki tej magicznej umiejętności Cecile wkrótce dowiaduje się, że w mieście szykuje się rebelia, której tajnym przywódcą jest właśnie Tristan. To dzięki niemu Cecile w Trollus zauważa tyranię, ucisk i niesprawiedliwość. A podziemne miasto Trollus, które do tej pory uznawała za swoje więzienie, tak jak jego uciśnieni mieszkańcy, stają się jej sprzymierzeńcami. Rodzi się bunt, rodzi się miłość i rodzi się tęsknota. Czy uda się pokonać klątwę złej czarownicy? Czy Cecile pokocha Tristana z wzajemnością? Czy kiedykolwiek jeszcze ujrzy światło dnia? Jesteśmy przeklęci, a kiedy mówię my, mam na myśli trolle, a nie ciebie i mnie, choć być może za taką się uznajesz. Przed 5 stuleciami ludzka czarownica rozszczepiła górę, grzebiąc Trollus pod zwałami skał. Dzięki magii powstrzymaliśmy miasto przed zmiażdżeniem, ale jak się możesz domyślać, minęło wiele czasu, zanim trolle wykopały się na zewnątrz, tylko po to, by odkryć, że klątwa rzucona przez czarownicę zmusza ich do pozostania w obrębie Trollus do końca jej dni. Porwana pieśniarka Danielle L. Jensen to klasycznie baśniowa opowieść o miłości potwora do niewinnej dziewczyny, historia rebelii i tyranii. Nawiązująca do archetypów baśni o pięknej bestii, korzysta z jej klasycznych elementów. Łączy silnego, zdystansowanego mężczyznę z delikatną, nie mniej butną kobietą. To opowieść o buncie przeciw uciskowi tyranów, o segregacji i o niewolnictwie. Porusza uniwersalne tematy i łączy je w jeden fantastyczny świat, w którym odnajdą się tak młodsi czytelnicy, jak i starsi. A teraz w ramach podsumowania mam dla Was 3 powody, dla których warto pożyć, warto odwiedzić Trollus i poznać porwaną pieśniarkę Danielle L. Jensen. Po pierwsze, trolle. Były już sexy wampiry, były sexy wilkołaki, a teraz przyszedł czas na sexy trolle. I powiem Wam, że to jest naprawdę świetny i bardzo udany koncept. Danielle L. Jensen bardzo sprytnie połączyła ideę klasycznego trolla z takim krasnoludzkim otoczeniem i z ludzkim pierwiastkiem. I powiem Wam, że to działa, przynajmniej dla tych, którzy lubią takie historie. Po drugie, podziemne miasto. Trollus to miasto pośród ciemności, pośród litej i wilgotnej skały, piękne i wyrafinowane w swojej misterności. Szklane ogrody, kopalnie, zdobienia, naprawdę piękne i bardzo fascynujące miejsce akcji. Po trzecie, miłość i bunt. Musi być miłość, musi być namiętność i najlepiej na politycznym tle, a tutaj ten bunt i tyrania sprawdzają się idealnie. Proste, dobrze poprowadzone wątki sprawdzają się zawsze. Powiem Wam, że jestem ogromnie pozytywnie zaskoczona porwaną pieśniarką Danielle L. Jensen, pomimo tego, a może właśnie dzięki temu, że to klasyczne baśniowe fantasy, to bawiłam się przy tym rewelacyjnie. Wartka akcja, klasyczne połączenie relacji pięknej i bestii oraz piękne otoczenie Trollus. Jest tu moc dramatów, jest polityka, są naprawdę intensywne emocje, które w żaden sposób nas nie drażnią, a o co naprawdę łatwo, bo główna bohaterka jest nastolatką. Tutaj moim zdaniem Danielle L. Jensen wybrnęła idealnie. Stworzyła bohaterów tradycyjnie baśniowych, czyli uniwersalnych, którzy nie są ani naznaczeni w naszą współczesnością, ani swoim wiekiem. Porwana pieśniarka, moi drodzy, dostaje wielki znak jakości klubu marudnych, zaczytanych ciotek i nie pozostaje mi teraz nic innego, jak Wam ogromnie, przeogromniaście polecić pierwszy tom tej fascynującej serii.
A ja już nie mogę się doczekać drugiego tomu, czyli Ukrytej Łowczyni. Trylogię Klątwy mogą czytać nastolatki, a mogą czytać ją osoby dorosłe, takie, które lubią piękne i bestie, walkę o sprawiedliwość i bunt. To świetna historia do pięknego spędzania wolnego czasu. Za porwaną pieśniarkę raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Galeria Książki. I to wszystko na dziś. Po więcej porwanej pieśniarki Daniel L. Jensen koniecznie zajrzyjcie na bloga. I pamiętajcie, że znajdziecie mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. A my, moi drodzy, widzimy się już jutro. Do zobaczenia, pa pa!